Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test naturalnych kosmetyków. Ja już troszeczkę to zapowiadałam na Instagramie, ale szczerze nie mogłam się doczekać tego testu, ponieważ odkryłam naprawdę faworyta wśród pudrów i to świetnej jakości, o naturalnym składzie i uwaga, z ceramidami, także dziewczyny, to będzie absolutna petarda. No i co jest ważne, również wykorzystamy go jako bronzer, ponieważ odcień tego bronzera jest po prostu obłędny. Ja się w nim zakochałam, zresztą zobaczycie zbliżenia, zobaczycie porównanie w ogóle odcieni, no i przetestujemy sobie najnowszy kolor podkładu marki Felicea, co mnie bardzo cieszy, w ogóle bardzo dziękuję też Marce, że stworzyła ten najciemniejszy, już idealny dla osób, które są po pierwsze z ciemną karnacją, po drugie używają smokoraczy i też potrzebują czegoś się ogromnymi fankami tego podkładu. No i trochę było szkoda, że nie było tego ciemniejszego. Także dzisiaj testy pudru i podkładu, a także kolorówki. Także subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram. Zaczynamy. Dzisiaj dziewczyny jesteśmy w Londynie. Drugie espresso. Muszę Wam powiedzieć, że to jest dla mnie niezwykle przyjemny rytuał, kiedy po śniadaniu wypijam jedną z dwóch kaw i jak robię makijaż kolejną. Także dzisiaj Wam pokażę kilka naprawdę takich, po pierwsze kluczowych kosmetyków naturalnej marki Felicea, ale też nowości, bo pojawił się puder ceramidowy, no i oczywiście jest w wielu odcieniach, także przyjrzymy mu się z bliska, ale co jest bardzo ważne, pojawił się nowy odcień podkładu i tutaj myślę, że marka Felicea zyska kolejne zadowolone klientki. Ja jestem jedną z nich, uważam, że ten produkt jest fenomenalny i jeżeli chodzi o produkty naturalne, to mam polecajki dwie, Zobiotyk i z polskich marek Felicea, która notabene bardzo mi przypadła do gustu, natomiast po prostu z podkładu zrezygnowałam, jeżeli chodzi o stosowanie, bo mieszałam go z innymi ciemniejszymi, a jednocześnie po prostu sam sobie był dla mnie za jasny. Natomiast jeżeli chodzi o trwałość, krycie, jest genialny i bardzo mnie zaskoczył, bo zwykle marki naturalne kojarzą się z nietrwałymi produktami, które się rozwarstwiają, no i ta naturalność gdzieś tam naprawdę tutaj wadzi tym produktom. A jeżeli chodzi o markę Felicea, naprawdę przepięknie to wygląda. Ja na ustach już nałożyłam słynne serum marki Felicea i to jest produkt, który Wam absolutnie polecam. Też działa kod rabatowy na markę Felicea, więc macie bardzo fajną zniżkę, 20%. I wiem, że często zamawiacie sobie przy okazji podkładu i testów właśnie serum do ust, które zdobyło 4 niezależne nagrody. I to jest, słuchajcie, serum, które po pierwsze usuwa takie uczucie suchości, poprawia elastyczność ust i redukuje spierzchnięcie, więc moim zdaniem przy takich upałach to jest po prostu genialne serum, natomiast bardzo ładnie przygotuje usta również na jesień, więc ja użyłam sobie tego o zapachu toffee, jest jeszcze taki orzech czekolada, no i oczywiście kokos, więc bardzo Wam polecam kokos, żebym nie pomyliła Wam z wanilią, nie kokos, powiem Wam, że obłędny jest ten produkt. Więc myślę, że to jest fantastyczny w ogóle prezent, jak macie osobę, która notorycznie boryka się właśnie z takim problemem, albo na przykład nosi makijaż permanentny ust, to tylko wystarczy odrobinę błyszczyka i w zasadzie jesteście gotowe. Więc zaczynamy, make-up. Nakładam podkład. No jestem bardzo ciekawa odcienia. 4 takie małe pompki, bo powiem Wam, że taki naprawdę fajny, delikatny dozownik, więc możecie sobie idealnie dozować produkt. I gąbeczka Per Apel, moja ulubienica. I powiem Wam tak, buzię mam przygotowaną, standardową maseczka, krem z filtrem i nakładam podkład. O, dzisiaj są jakieś, słuchajcie, manewry chyba wojskowe. Zobaczcie, jak on się wtapia. On ma taki efekt wtopienia się w skórę. Moim zdaniem to będzie idealne dla osób, które poszukują średniego krycia. Nie jest to krycie mocne, typu szpachla, ale przepięknie. Zobaczcie, może Wam się pokażę z bliska. Tutaj macie buzię niepokrytą żadnymi produktami, a tutaj podkład. Często mi piszecie, że Magda, to byś mogła testować wszystko, bo na Twojej skórze wszystko dobrze wygląda. No nie do końca tak jest, bo ja też mam takie produkty, które mi się nie sprawdzają i które wyglądają, dlatego też ja kilka dni wcześniej przed jakimikolwiek testami, czy jak otrzymuję na przykład produkty do testów, to ja sobie w swoim zakresie po prostu testuję kosmetyki. No i te, które widzicie we vlogach, które zabieram ze sobą na wyjazdy, no to są właśnie hity, prawda? Ja wielokrotnie Wam pokazywałam produkty marki Felicea, że są po prostu obłędne, jeżeli chodzi o wykończenie. Więc tutaj powinnyście być
zadowolony. No i zobaczcie, pięknie w ogóle liftinguje skórę, bardzo to ładnie wygląda i ja mam wrażenie, że to jest dosłownie to, co mi jest potrzebne. Ja po prostu nie lubię większego krycia. Też nie chcę męczyć skóry, słuchajcie, kilkoma warstwami, więc nawet nie będę sprawdzać tego krycia, bo to jest dla mnie po prostu optymalne. I mam wrażenie, że naprawdę podkład liftinguje tak fajnie, optycznie, więc na ten moment super. Zobaczymy, jak to będzie z całym makijażem i krok po kroku przemycę nam trochę kosmetyków Felicea, żebyśmy potestowały więcej. Zobaczcie, jak się prezentuje podkład. Dałam mu chwilkę, żeby się wtopił, ale tak naprawdę śmiało mogłam już aplikować od razu korektor. Bardzo ładnie przede wszystkim wygląda też makijaż ust. Muszę wam powiedzieć, że to serum jest takie bardzo odżywcze i to naprawdę jest odczuwalne, jak robicie sobie make-up, więc ja zawsze polecam przed nałożeniem podkładu właśnie zaaplikować produkt i wracam do swojego bronzera. Ja go zresztą zdękowałam, więc to jest produkt, który bardzo lubię. Bronzer w kredce, to jest taka kredka wielofunkcyjna od marki Felicea. Bardzo lubię w ogóle konturować takimi produktami buzię, bo jednocześnie on jest taki delikatnie niesuchy, ale taki właśnie trwały pod tym kątem, że bardzo ładnie się utrzymuje w upały. To jest jego ogromny plus, więc ja sobie nakładam takie kluczowe punkty i będę go rozprowadzać moim pędzelkiem. Przy okazji zobaczę, jak się rozprowadza właśnie takim produktem i po drugiej stronie zobaczymy, czy lepiej rozprowadzić to gąbeczką. To będą takie przekrojowe, mam wrażenie, testy. Ja bardzo lubię w ogóle konturować na mokro, to w zasadzie robię w każdym makijażu. Tego mnie często dziwi, jak są pytania, czym się umalowałaś. W zasadzie wam pokazuję bardzo podobny makijaż, bardzo podobne produkty. Często robię makijaż z ulubieńcami, więc do tych filmów warto zaglądać. Jak nie wiecie, co lubię, czym się maluję, to w ulubieńcach zawsze wam pokazuję w zasadzie cały full make-up. Zobaczcie, bardzo to fajnie wygląda. A teraz rozprowadzę produkt gąbeczką. Chciałabym wam w tym miesiącu pokazać troszeczkę przekrojowo podkłady, żebyście sobie po prostu wybrały ten idealny. I powiem wam, że lepiej ten bronzer rozprowadza się jednak pędzelkiem, słuchajcie, o wiele naturalnie to wygląda, więc oczywiście wrócę do tego rodzaju blendowania. No i powiem wam, że super to wygląda. Bronzer jest świetny. Bardzo ładny kolor, taki naprawdę neutralny, więc myślę, że wam się bardzo spodoba. Ciekawym produktem z nowości marki Felicea jest zdecydowanie puder. Puder to jest coś, co ja bardzo lubię i cenię sobie w marce Felicea. Zresztą zobaczcie, ja już mam wcześniejszą wersję, czyli 525 ciepły piasek i miałam do tej pory również bronzer 555 Terra Bronze. I zobaczcie, bardzo się polubiłam z tym bronzerem, ponieważ stale go używam. I zrobimy sobie dzisiaj podobny duet, natomiast w opcji z ceramidami będziemy dodatkowo pielęgnować naszą skórę. Jeżeli macie przesuszoną, dodatkowo ją wzmocni i fajnie przede wszystkim zregeneruje. I teraz wam pokażę kolor 625 Medium, którym będziemy pracować na skórze twarzy. Natomiast jeżeli chodzi o bronzer, wykorzystamy 635. No i jest, słuchajcie, spora różnica, więc pracujemy sobie tym jaśniejszym na buzi. I zawsze wam polecam odrobinę jaśniejszy wziąć puder. Bardzo ładnie matuje. Zobaczcie, jak ściąga ten mat samego podkładu, ten blask, ale go jednocześnie zostawia. Więc ciekawy kosmetyk. I nie jest za jasny. Także osoby, które stosują samoopalacze, mają podobny kolor wszystkich produktów, które ja noszę, no to zdecydowanie. Bardzo w ogóle przyjemny, daje fajne krycie, taki efekt bluru. Bardzo mi się to podoba. Więc wow. Super to wygląda. Zobaczcie. I będziemy sobie pracować tym ciemniejszym jako bronzer i ocieplać skórę. O, to jest mój kolor. Słuchajcie, to jest mój kolor. Ja już to widzę. Fajnie mi się nim będzie pracować. Bardzo ładnie wygląda. W ogóle bardzo lubię bronzer Felicea. Naprawdę jest świetny. Zobaczcie, jaki piękny, ciepły kolor. O, wow. Jeszcze sobie wykonturuję nim
Ej, powiem Wam, że mnie rzadko, naprawdę rzadko coś zaskakuje, albo tak zachwyca od pierwszego wejrzenia, ja tak raczej ochy, achy, to wiecie, koreańska pielęgnacja. I to też nie zawsze, najpierw sobie muszę rozpracować kosmetyk. Ale jaki ładny kolor, o wow. Nie no, świetny, świetny, słuchajcie, produkt. Bardzo ładny. Bardzo ładny kolor. Idealnie mi się wtopił w opaleniznę. Cudowny. Także robię resztę make-upu. Zwieńczymy to rzęsami i ustami. Zobaczcie z bliska, jak przepięknie się prezentuje skóra. Bardzo fajny podkład, naprawdę. Ja jakby w niego nie wątpiłam i uważałam, że tylko zmiana koloru pomoże zyskać po prostu nowych odbiorców. Osoby, które po prostu wcześniej zrezygnowały z niego, bo kolor był za jasny. I ja absolutnie, no nie dziwię się tak, no bo nie będziemy nakładać... no o wiele za jasnego koloru, zwłaszcza teraz latem, więc słuchajcie, i tak uważam, że Felicia za późno wypuściła ten kolor, natomiast świetnie, że jak już jesteśmy opalone. Ale słuchajcie, naprawdę mnie zaskoczył puder i bronzer. Bronzer jest świetny, słuchajcie, no po prostu tak się cudownie jeszcze jest lepszy niż tamten. Serio, mam porównanie, bo ostatnio też go stosowałam. Jeszcze właśnie przed testami, jak wiedziałam, że paczka im przyjdzie, to sobie odświeżyłam trochę produktu Felicia. No i powiem Wam, że sztos. Puder jest po prostu genialny, genialny i powinnyście sobie wziąć odcień jaśniejszy i ten najciemniejszy właśnie w formie bronzera. Zobaczcie, jaki piękny, ciepły odcień. Ja jeszcze, słuchajcie, nie nałożyłam sobie różu. Mam oczywiście standardowo flamenco z Ecocery. I słuchajcie, nałożę sobie odrobinę takiego, wiecie, różu. I rozświetlacza. Następnie na usta będziemy nakładać kolorek 73. Bardzo lubię ten kolor, on jest taki fajny, fuksjowy, za mną chodził. Jeszcze jak Wam w Bergamo taki kolor, więc po prostu idealnie. Uwielbiam, słuchajcie, takie kolory letnie, a ten 73 jest po prostu piękny. Bardzo ładnie wygląda. I to są bardzo też długotrwałe konturówki. Ładnie się trzymają, one się jak nie ścierają. O, może w ten sposób. Bardzo ładny kolor. I na koniec, ja już oczywiście nałożyłam wszystkie produkty na oczy. A, i co jest też fajne, wykonturowałam sobie tym najciemniejszym również okolice załamania. I powiem Wam, że super to wyszło, bardzo mi się podoba ten efekt. Więc wytuszuję jednym z takich najfajniejszych tuszy obok aloe vera, jest dla mnie Felicia. Ja tylko te dwa używam, właśnie mi się ostatnio Felicia po prostu skończyła, więc sobie domówiłam. Bo stwierdziłam, że jak będę robiła testy, to pokażę Wam po prostu też moje takie już jakby znane hity. I bardzo, słuchajcie, lubię ten tusz za to, że on nie wysycha. On kilka miesięcy, nawet słuchajcie, pół roku, nie wiem, czy mi nie wytrzymał ostatnio. Jest bardzo długotrwały. No i jak na produkt naturalny, powiem Wam, że super. Tutaj niby macie... No tak, no to widzicie, no to akurat się zgadza. 6 miesięcy na otwarcie. I ja, słuchajcie, bardzo lubię sobie nie wyciągać rzęsy, oczywiście, jak zwykle. Ja wolę jednak tuż od razu ściągać na mokro. Zobaczcie, jak bardzo fajnie też rozdziela rzęsy. On nie jest jakiś turbo wydłużający, ale jak ja mam na przykład gęste brwi, to on po którymś razie, jak się tak rozpracuje na rzęsach, zobaczcie, tego trochę nałożę, dołożę, później tak rozczeszę. On przepięknie wypełnia tą linię rzęs i, co jest ważne, tak krótka szczoteczka super się sprawdza również na dole. Make-up uważam za skończony. Muszę Wam powiedzieć, że wyszło przepięknie. Ja jestem absolutnie zachwycona kolorem pudru. No i kolorem podkładu automatycznie. Powiem Wam, że to są naprawdę bardzo dobrej jakości produkty. Ja, słuchajcie, jeszcze na koniec Wam później pokażę dwa produkty pielęgnacyjne. Myślę, że one też Was zainteresują, zwłaszcza, że marka Felicia jest marką naturalną, marką wegańską, więc tym bardziej gdzieś tam tacy skin detektywi jak ja i Wy
jednocześnie, bo ja wiem, że też lubicie sobie testować naturalne kosmetyki, a przy okazji ja sobie cenię w marce Felicia to, że ona ma naprawdę przystępne ceny. Jeszcze pamiętajcie, że macie kod rabatowy, więc naprawdę Wam ścina cenę o 20%, to jest rewelacyjne. Ja zawsze, nie ma takiej opcji, żebym, słuchajcie, nie wynegocjowała kodu rabatowego, bo sama jestem naprawdę ogromnym fanem kupowania na rabatach i uważam, że to jest po prostu normalne, że jak kupujecie coś na przykład z mojego polecenia, to też automatycznie jestem tutaj zobowiązana do przemycenia Wam jakichś kodów rabatowych. I słuchajcie, przetestujemy sobie masełko do demakijażu i olejek regeneracyjny. Jeszcze sobie zobaczę, jak on pachnie. Bardzo przyjemnie, tak troszeczkę zieloną herbatą, bardzo ładne, to jest less waste, są to opakowania właśnie pochodzące z recyklingu, wszystko, słuchajcie, jest naprawdę naturalne, także myślę, że tym bardziej się ucieszycie, że będą takie jeszcze testy na koniec, taki smaczek pielęgnacyjny. No i jednocześnie ja na noc zawsze nakładam sobie serum regeneracyjne do ust, także fenomenalne kosmetyki. Ja mam nadzieję, że razem ze mną odkryjecie po pierwsze, albo wrócicie ponownie do marki Felicia, bo wiem, że sobie jeszcze gdzieś tam po kolei w ostatnich miesiącach kupowałyście, pytałyście o kod, więc dzisiaj będzie takie zestawienie. Słuchajcie, założyłam sobie z najnowszego dropu od Kuleczki taki przepiękny, jeszcze wakacyjny, z muszelką. No cudowny naszyjnik, także powiem Wam, że obłęd. Także słuchajcie, uciekam. Mam nadzieję, że to zestawienie Wam się sprawdzi. A ja działam dalej i zapraszam Was do wieczornego. Pokażę Wam, jak po całym dniu trzyma się podkład i muszę Wam powiedzieć, że to wygląda przepięknie. W ogóle wygląda niezwykle naturalnie, ale co mi się bardzo podoba, to to, że nawet jak skóra się delikatnie przetłusiła, to jest taki naturalny blask skóry i naprawdę ona się pięknie prezentuje, także muszę Wam powiedzieć, że zobaczcie, jak się cudownie w ogóle utrzymał bronzer. To jest absolutne, słuchajcie, hicior. Ja się malowałam o godzinie 10, jest 21.30, także naprawdę powiem Wam, że no, produkt jest, że tak powiem, grzechu warty. Cena, słuchajcie, podkładu jest naprawdę fantastyczna. No i taka też naturalna alternatywa. Myślę, że warto mieć taki podkład w swojej kolekcji, zwłaszcza, że słuchajcie, kolory są bardzo fajne. No i teraz ten najciemniejszy totalnie mnie urzekł. Także pokażę Wam, jak działa masełko do demakijażu Felicei. Przetestujemy sobie. To jest taki regenerujący balsam do mycia twarzy. I powiem Wam tak. Według producenta balsam ma dać skórze takie napięcie, takie wygładzenie, takie odżywienie. Sama formuła jest troszeczkę inna, już czuję na palcu, niż takie klasyczne koreańskie. I tutaj, słuchajcie, sposób użycia. Balsam, niewielka ilość, wmasować okrężnymi ruchami wilgotną skórę twarzy. Po wszystkim dokładnie zmyj pozostałości kosmetyku letnią wodą. Także super, czyli jest hydrofilowy. To jest taka fajna, gęsta pasta. Delikatnie ogrzeję. Pachnie, słuchajcie, jakbym była na saunowaniu. Pachnie sauną, słuchajcie, centralnie pachnie sauną. Bardzo fajny, przyjemny zapach. Ale bardzo gęsty, słuchajcie. Także jestem bardziej przyzwyczajona, bo trochę naciągam przez to, słuchajcie, buzie, ale on się pod wpływem ciepełka robi taki bardzo przyjemny. Ładnie rozpuszcza rzęsy, już widzę. A, no i też, co jest bardzo ważne, nie szczypie w oczy. Powiem Wam, że podkład mi się naprawdę genialnie nosiło. W ogóle jak trwała jest ta konturówka, też Wam polecam w ogóle zobaczyć sobie odcienie. Konturówek Felicia w ogóle ma na stronie bardzo dużo kolorów. Powiem Wam, że super, bo nie szybie, ale naprawdę pachnie, jakbym była na salonie. Bardzo przyjemny efekt. Więc my robię taki delikatny masaż. Powiem Wam, że w ogóle ten balsam jest fajny też do masażu skóry, bo jest taki gęsty. Także ma swoje plusy. No zapach, słuchajcie, rewelacja, skład cudowny. Konsystencja mogła być taka bardziej, wiecie, oleista, ale no nie wiem, czy to jakoś tak turbo wpływa na skórę. Bardzo ładnie dobywa oczy, naprawdę uczujesz, że pod palcami, że mi się rozpuszcza bardzo ładnie dużo rzęs. I dzisiaj dostałam też komplement od jednej z Was, że bardzo ładnie rzęsy moje wyglądają. No to słuchajcie, tusz Felicia. Powiem Wam, że buzia jest faktycznie napięta, ale co jednak jest na minus tego produktu, to to, że jak zmywałam, to mi bardzo szczypały oczy. Więc tak nie do końca. I powiem Wam, że mógłby być faktycznie mniej gęsty, bo mimo, że robiłam sobie masaż, to słuchajcie, no też nie chcę ciągnąć tej skóry, więc tutaj
Mam wrażenie, że jeszcze fajca musi dopracować. Zapach jest cudowny, mam nadzieję, że przy tym zostanie. Natomiast sama konsystencja powinna się bardziej rozpuszczać. No i nie powinien szczypać w oczy, bo jak macie no wrażliwe, ale nawet słuchajcie, wrażliwców czy nie wrażliwców, nie powinny szczypać produkty w oczy, bo to no wiecie, no zawsze wpływa na jakość kosmetyku. Także tutaj takie 50/50. Generalnie podoba mi się w ogóle, jak skóra wygląda, więc on bardzo ładnie oczyszcza. Natomiast no na minus jest konsystencja, nie wiem, może macie jakiś patent na to, może jeszcze bardziej rozgrzać. Natomiast zapach mnie urzekł totalnie, ale nie mogę powiedzieć, że jest to kosmetyk, który skradł moje serce. Natomiast puder, podkład, konturówka, tuż do rzęd, sztos, no i sam bronzer. Także kolorówka super, ale mam wrażenie, że po pielęgnacji jeszcze muszą trochę dopracować. Także mam nadzieję, że ten test Wam się podobał. Ja nakładam maskę LED-ową, idę się, słuchajcie, pod szybki prysznic, szykuję się do wyjazdu i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!